I pozostajemy w Gliwicach. Dziś rano bowiem w centrum miasta doszło do potrącenia dziecka. To zdarzenie doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Zwycięstwa i Kłodnickiej. Kiedy 9-letni chłopiec przechodził przez jezdnię, po jego stopach przyjechał Ford Fusion na bytomskich numerach rejestracyjnych. Siedząca za kierownicą kobieta uciekła z miejsca zdarzenia, ale gliwiccy policjanci są już na jej tropie dzięki przytomnej reakcji świadków. O szczegóły zdarzenia opowie rzecznik gliwickiej komendy Marek Słomski. Na ulicy Zwycięstwa, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kłodnicką, 9-latek, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, po jego stopach przejechał samochód marki Ford Fusion, jak ustaliliśmy, samochód na bytomskich numerach rejestracyjnych. Tutaj z relacji świadków wynika, że kierująca samochodem zatrzymała się, wysiadła, ewidentnie była w szoku, po czym mimo prób zatrzymania przez świadków wsiadła do samochodu i odjechała w stronę gliwickiej Starówki. Tutaj policjanci zabezpieczyli monitoringi na drodze odjazdu, ustalają, gdzie ta kobieta pojechała. Z uwagi na to, że samochód miał rejestrację bytomskie, w akcję poszukiwawczą zostali włączeni policjanci z Bytomia. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, spotkali się z taką reakcją świadków, którzy przyszli, powiedzieli, jaki był numer rejestracyjny pojazdu, opisali to całe zdarzenie. Więcej, jedna z pań pracująca w pobliżu zrobiła zdjęcie tablicy rejestracyjnej tego pojazdu i wydrukowała na drukarce, także jak na tacy przyniosła policjantom informację, kogo mają szukać.